Panie prezesie, czy widzi pan jakąś analogię pomiędzy grami w piłkę nożną i szachy? Przede wszystkim dzisiaj na rozpoczęciu tego szóstego ogólnopolskiego turnieju tutaj w Kościelcu przyszła mi taka myśl po słowach pana wójta. Sobota, niedziela odbywały się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Kościelec na hali sportowej w Kościelcu i tam pan wójt rozmawiał ze mną, dopytywał mnie o te tajniki piłkarskie. Ja starałem się wytłumaczyć te wszystkie przepisy, regulaminy, to co się dzieje w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, w Strefie Konińskiej tutaj, w Powiecie Kolskim, w pozostałych powiatach. A dzisiaj doszło do sytuacji, że ja pytam pana wójta o te tajniki szachistów, którzy się tutaj dzisiaj spotykają i to tak fajnie się składa, że gmina Kościelec żyje piłką nożną, żyje szachami i jeszcze inne dyscypliny również rozwijają się na terenie naszej gminy, mojej gminy, w której również ja mieszkam. Myślę, że ogólnie sport to tak jak dzisiaj rywalizacja, tak jak w sobotę, w niedzielę na hali rywalizacja, ale przede wszystkim integracja. Integracja i wspólna pasja. I ci wszyscy młodzi ludzie, którzy dzisiaj się tutaj spotykają, spotykali się w sobotę, w niedzielę i spotykają się cały rok na boiskach, mogą realizować swoją pasję. Naszym zadaniem jest również to, aby oderwać nasze młode społeczeństwo od komputerów, laptopów, od smartfonów i myślę, że wszyscy tutaj robimy to po to, abyśmy mieli młodzież zdrową, wykształconą, no i przede wszystkim, tak jak dzisiaj widać, bardzo inteligentną, bo ci szachiści naprawdę wielki szacunek i podziw za ich zaangażowanie, za tutaj nawet sposób myślenia. Jest pan znanym, niestrudzonym sponsorem szeroko rozumianych drużyn sportowych. Wspomaga pan również UKS, KKS Kiełbaska, tak? No, jestem mieszkańcem gminy Kościelec już od ponad 20 lat, więc jak gdyby ten patriotyzm lokalny wpisuje się w moją misję tutaj pracy na rzecz wielkopolskiej piłki, ale i nie tylko, bo tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj szachiści, ale również mamy tutaj w gminie Straszkowie Straszków, Wartę Eremitę Dobrów i cenię bardzo sobie u tych ludzi zaangażowanie, bo to są głównie społecznicy, którzy poświęcają swój czas, wychowują nowe pokolenia. No, zapraszam wszystkich na te mecze, które się odbywają w tych miejscowościach naszych, także jest tu wiele zaangażowania, wiele serca i ja czuję zaszczycony się, że mogę po prostu uczestniczyć i być również częścią tych pięknych, wielkich projektów, które odbywają się tutaj właśnie w gminie Kościelec. Myślę, że warto tutaj podkreślić te inwestycje, które zostały poczynione w gminie Kościelec. Budowa boiska w Straszkowie, rozwój infrastruktury w Dobrowie, ale też dzisiaj rozmawiałem z panem wójtem o tym, że będzie modernizowana hala sportowa w Kościelcu. No i ja jako mieszkaniec Straszkowa też czekam i liczę z wszystkimi mieszkańcami na nowe trybuny, nowe szatnie w Straszkowie, także wierzymy, że te wszystkie inwestycje uda się zrealizować, bo trzeba powiedzieć, że gmina Kościelec sportem stoi. I wierzę, że te wszystkie rzeczy, które tutaj są planowane, będą miały swój skuteczne zakończenie. Bo naprawdę nasze społeczeństwo zasługuje na to, aby żyć tak jak teraz, w zdrowym, sportowym tonie i aby nasza gmina była naprawdę gminą sportową. A może jest szansa na zorganizowanie imprezy o jakimś większym zasięgu? No, snujemy takie plany, bo co roku Wielkopolski Związek Piłki Nożnej organizuje rozgrywki o Puchar Prezesa, halowy Puchar Prezesa i myślę, że w tej nowej hali, która będzie odrestaurowana, ja mogę zadeklarować, że na pewno uczynię wszystko, aby te rozgrywki odbyły się w przyszłym roku w Kościelcu. Jestem pewny, że tak będzie. Ale jeszcze tak chciałbym dodać tylko, że w ostatnich latach również w Dobrowie Warta Eremita Dobrów była finalistą i organizatorem strefowego Pucharu Polski. Także w historii tutaj naszego regionu to nie pamiętam, żeby zespół z tak małej miejscowości, z tak małej gminy dostąpił tego zaszczytu. Tylko chcę powiedzieć, że ten zaszczyt organizacyjny był wynikiem również sukcesu sportowego, bo żeby zorganizować finał Pucharu Polski, trzeba w tym finale się znaleźć i tutaj serdeczne gratulacje dla zawodników, działaczy Warty Eremity Dobrów, którzy naprawdę bardzo dobrze wypadli w tych rozgrywkach i przez to ten finał Pucharu Polski był ich zasługą.